Siemaneczko moi mili, z tej strony Weko, witam was w kolejnym odcinku z serii Pomysły na skiny, jest to odcinek 14. Powoli zbliżamy się do końca, nie chciałem tej serii kontynuować, mówiłem, że raczej ją zaniecham, ale z racji tego, że na tym kanale zajmuję się tylko i wyłącznie LoLem, na drugim już nie, no to stwierdziłem, że wszystkie te serie, które kiedyś robiłem, albo których nie podokończałem, warto po prostu skończyć. I generalnie dzisiaj będziemy omawiać skiny od Rengara do Shena. Oczywiście mówię po jednej swojej propozycji, mam tutaj jeden skin od widza z poprzedniego odcinka w komentarzach, także moi drodzy, zachęcam, abyście swoje pomysły podawali, bo można się w bardzo łatwy sposób na odcinku pokazać, jeżeli macie jakiś fajny pomysł. Szczególnie zachęcam do tego nowych widzów, którzy prawdopodobnie tej serii nie znają i nie widzieli, bo nie jest to jakaś seria główna czy wiodąca na naszym kanale, a taka można powiedzieć vlogowa, pośrednia, coś takiego. Więc dzisiaj będziemy omawiać sobie skiny od Rengara do Shena. Więc jeżeli chcielibyście na następny odcinek, to piszcie pod tym odcinkiem skiny, na które wy macie pomysł, od Szywanki do Soraki, czyli Szywana, Singed, Sion, Sivir, Skarner, Sona, Soraka. Jeżeli będziecie pisać do postaci wcześniejszych, to ja już tego nie będę brał pod uwagę, bo nie chcę, żeby te odcinki trwały tak jak kiedyś pół godziny, bo to było za długo. I do następnych też nie będę brał. Także jeżeli macie jakiś pomysł, to wstrzymajcie się. Ta seria będzie też w miarę regularnie, tak jak reszta rzeczy na kanale teraz, więc nie ma żadnego problemu. Wystarczy, że chwilę poczekacie ze swoim pomysłem, gdzieś tam go zanotujecie itp. i on tam gdzieś sobie będzie. Więc tak, moi drodzy, Rengar. Jaki mam pomysł na skórkę do Rengara? Pomysł bardzo prosty. Skojarzył mi się generalnie z Mukau Alistarem. Już wam pokazuję, o którego skina mi chodzi, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Chodzi mi o tego skina, gdzie Alistar jest ubrany w taki strój krówki. To wpadłem na taki sam pomysł, żeby można było Rengara ubrać, tylko oczywiście w strój koteła. Oczywiście jakiegoś słodkiego koteła, nie wiem, jakiegoś może białego, może szarego bardziej. Miałby przede wszystkim zmieniony wokal, byłby on o wiele cieńszy, bo teraz wiadomo, że Rengar ma taki dość gruby głos. Przy Q raczej byłby odgłos drapania, a nie szczęku metalu, można powiedzieć. Na W też mógłby miałknąć na przykład, a na RC byłoby takie mrrr, wiecie, jak to koty mruczą, nie? Coś takiego. Myślę, że bardzo fajna opcja. Myślę, że mógłby to nawet Riot wprowadzić. Taki skinek za 975, chociaż w tym przypadku może nawet za 1350 byłby jak najbardziej w porządku. Skin do Ruven, jaki tutaj wpadłem, to Project Riven, która byłaby ubrana w taki, może nie czarny, ale bardzo ciemny pancerz ze złotymi zdobieniami, tak żeby się wyróżniała. Jej miecz mógłby zostać taki, można powiedzieć, zielony. Jej odgłosy na QW mogłyby być podobne do odgłosów na przykład Fiorki czy Mastera Yi, wiecie, takie charakterystyczne odgłosy dla skórek projektowych. I na RC na przykład, jakby tą R-kę kastowała, to takim wściekle zielonym laserem mogłaby, nie wiem, strzelać czy coś takiego. Myślę, że byłaby to fajna opcja. Ja bym się zastanowił nad kupnem tego skina, szczerze powiem. Chociaż jeszcze niedawno było tak, że Rivenka nie miała w sumie zbyt fajnych, znaczy nie miała złych skinów, bo Battle Banner Riven jest ok, Chimership Riven jest ok, Dragon Blade Riven. Jak już wyszła Dragon Blade Riven, to już wiedziałem, że jeżeli chodzi o skórki do Riven, to Riot idzie w bardzo dobrym kierunku. I potem wyszła Arcade, wyszła Dawnbringer i najnowsza Pulsefire, więc Riot idzie naprawdę w dobrą stronę. Ten skin może nie byłby potrzebny, ale na jakby wymogi tej serii musiałem jakiś wymyślić i taki mi wpadł do głowy. Kolejny champion jest to Rumble. Kiedyś nawet próbowałem nim grać w dżungli. Nawet w miarę w sumie spoko to wychodziło. Jaki skin do Rumble'a wymyśliłem? Wymyśliłem Rumble'a czołgistę, który jeździłby w czołgu o dwóch lufach. I sam Rumble ubrany byłby oczywiście w mundur, miałby taki charakterystyczny hełm dla czołgistów i oczywiście te swoje gogle, tak przypięte, znaczy może przypięte, założone. Na Q strzelałby na przykład raz z jednej lufy, raz z drugiej. Na W wymyśliłem sobie, że taka jakby złota bariera, taka bardzo cieniutka na ten czołg i na Rumble'a by się ogarniała. Można by dodać jeszcze, znaczy tak, na E ten Rumble miałby coś takiego, że z obu luf by walił ogniem i na RC też by kastował, z tym, że na R, przy kastowaniu R-ki dodałbym coś takiego na przykład jak Maclet, że jakąś muzyczkę, to ja bym tutaj dodał jakiś militarny motyw i myślę, że jak najbardziej w porządeczku by to było w każdym razie. I teraz od razu drugi skin, który
rzuca mi się w oczy, który tak, na który wpadłem teraz i taki, który nie wpadłem na niego wcześniej, bo mam na drugim monitorze ściągę, jak zawsze, przyznaję się. Zapisałem swoje pomysły i pomysły widzów, chociaż w tym odcinku jest tylko jeden pomysł widza. No, to jeszcze tak jak jest Urf Rider, nie Urf Rider, tylko UFO Korki. To tak samo mógłby być Rumble w UFO i też by tak wystawał. Myślę, że też mogłoby to być w miarę spoko, chociaż problem jest taki, że Korki akurat lata, a Rumble raczej stąpa twardo po ziemi, więc koncept raczej by nie przeszedł, ale tak mówię teraz dość randomowo, tak wpadł mi do głowy. Rise, do Rise'a mam Papa Smurf Rise. Moi drodzy, miałby taką białą brodę. Wiecie jak w sumie jak Papa Smurf jest ubrany. Nawet nie trzeba byłoby mu skilli zmieniać. I myślę, że skin jakby kosztował 975, myślę, że bardzo w porządku by był. Przepraszam. Dalej mamy do Sejuani. Do Sejuani mam skórkę od widza, od Maćka. Maćku, bardzo dziękuję za pomysł, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jest to Star Guardian Sejuani, która jeździłaby na jednorożcu. Zamiast hełmu miałaby opaskę z uszkami, z różowymi uszkami. Fajne. Na Q w momencie rzucenia Q rzucałaby się tęcza. Fajnie. W wyrzuca gwiazdka, a staki wyglądają jak tęcza. Spoko. Umiejętność E. Przeciwnik jest zamrożony w takim rogu. W takim rogu od jednorożca pewnie koledze chodziło. Też spoko. Umiejętność, super umiejętność Sejuani. Puszcza gwiazdę, która rozbłyska i przeciwnicy zamrożeni są w takim rogu, co przy E. Okej, okay, spoko. Powrót do bazy. Sejuani puszcza bańki mydlane i trafia w jednorożca. Jednorożec znajduje się w bańce i leci do nieba. Ej, spoko. Śmierć ciała opadają na ziemię, a następnie... Aha, tak jak u Zoe, iskierki rozprzestrzeniają się, a ich ciała znikają. Też fajne. I taniec, jednorożec i Sejuani latają na chmurze. Fajny pomysł, dziękuję Maćku bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o Sejuani, to ja wpadłem na Sejuani na Urfie, która przy Dashu robiłaby coś, gdzie Urf przy Dashu robiłby coś takiego, że wydawałby ten swój charakterystyczny głos. I w zasadzie tak myślę, że tyle, bo z Urfem można, ciężko można jakieś ogarnąć rzeczy, tak naprawdę, tak samo jak macie, co prawda to jest stary skill Urf Rider Korki, on też nie ma w sumie skilli zmienionych, ale tak myślę, co bym tutaj mógł dodać, może na RC jakby Sejuani rzucała, to by leciał nie taki, można kryształ lodowy czy coś, tylko taki w kształcie byłoby to takiego obracającego się Urfa. I to myślę, że byłoby mega spoko. Dobra, lecimy dalej. Przedostatnia postać jest to Shaker. Pomyśliłem sobie, jako że na każdym skinie praktycznie nasz drogi Shaker jest uśmiechnięty. Tutaj chociaż nie za koniecznie uśmiechnięta, ale uznajmy to za uśmiech. Tutaj też, tutaj w zasadzie też i tutaj też. To stwierdziłem, że można by zrobić skina Definitely Not Shaco, który nie byłby uśmiechnięty, a miałby maskę Amumu nałożoną na sobie. I generalnie na przykład te Definitely Not skiny są tak fajnie zrobione, że one nawiązują w sumie trochę do innych postaci, bo muszą. Ja na przykład na Jacks in the Boxie, czyli na W, zrobiłem coś takiego, że jak stawia się boxa, to wyskakuje taki pacynkowy kogmaw, który strzela. Myślę, że to by było spoko. Na E rzucałby chusteczką, taką, że wiecie, od płakania. A na Q zamiast odgłosu śmiechu podczas znikania, chyba tam był odgłos śmiechu, nie pamiętam czy przy RC, ale chyba przy Q też było. To byłby taki krótki chlip, może nie płacz, ale taki chlip. I ostatni skin na dzisiaj, moi mili, jest to skin do Shena, jest to Primal Shen. Nie wiem, czy kojarzycie takiego skina, jak ma na przykład Udyr. Gdzie jest Udyr? Może alfabet taki trudny. Udyr. Mamy skórkę Primal Udyr. Gdzie Udyr jest jakby taki pokazany, nie wiem, na początku swojej nauki, na początku swojej ścieżki do obecnej postaci, coś takiego. To ja wymyśliłem taki skin do Shena, który by pokazywał Shena na początku jego nauki, na przykład, zanim stał się już mistrzem swojego zakonu, czy tam klasztoru, tak? Bo na każdym skinie Shen jest pokazany w taki sposób, że już ma taką pełną zbroję, jako taki, no poza oczywiście Sergeant Shenem, jako taki kozak, nie? I ja bym go pokazał w troszeczkę inny sposób, w taki sposób, można powiedzieć, początkujący, gdzie
miałby drewniane miecze na plecach i biłby z drewnianego miecza, taki wiecie, mieczyk treningowy, gdzie oczywiście ten miecz, który on zostawia na podłodze w grze, też by był taki no, drewniany i oczywiście trzeba by było zmienić mu dźwięk animacji autoataków, nie nasz, jakby wiecie, jak bijecie mieczem, to ten miecz wydaje taki dźwięk, jakbyście bili rzeczywiście no, czymś metalowym, tak? No, może głupio to zabrzmi, ale tak, tak jest i to jest oczywista oczywistość, ale zmieniłbym mu tutaj dźwięk na po prostu jakiś odgłos uderzenia drewnianego. I to, co bym mu zmienił, na pewno bym go inaczej ubrał. Ubrałbym go, myślę, że bez maski, albo chociażby w jakąś taką prostą chustę, czy coś takiego. I może w zwykłą szatę po prostu, a nie w zbroję. Myślę, że też byłaby to spoko opcja, moi mili. Także to by było na tyle. Myślę, że w miarę szybko mi poszedł ten odcinek, bo chciałem te odcinki pomysłów na skiny skrócić, bo one jak trwały 20 minut, pół godziny, to one były strasznie za długie. Dlatego mam nadzieję, że wyszło mi szybciej. Wyszło mi 11 minut aktualnie, więc nie najgorzej. Także moi mili, dziękuję za obejrzenie. Czekam przede wszystkim na wasze pomysły. Przypominam, odszywany do Soraki. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego odcinka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself?